No, czyli Mateusz, zaczynaj. Rozmawiamy o Libii. No, witam. Temat bardzo aktualny, bo kilka dni temu, dokładnie 5 lipca, podczas wizyty we Włoszech, rosyjski prezydent Władimir Putin wypowiedział się dosyć ostro na temat tego, do czego doprowadziły działania Zachodu, konkretnie NATO w Libii, jakie były skutki tak zwanej arabskiej wiosny na przykładzie Libii, tym najbardziej chyba szokującym przykładzie, najbardziej bolesnym. No i zacząć chyba trzeba od tego, że w Libii został modelowo przeprowadzony pewien scenariusz, który jest realizowany przez NATO na czele ze Stanami Zjednoczonymi w wielu innych miejscach na świecie, głównie w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej po części, jeśli brać pod uwagę wcześniej Afganistan, inne konflikty, w które Stany Zjednoczone pośrednio albo bezpośrednio były zaangażowane. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ogłoszono de facto, że Libia jest tak zwanym rogue state, czyli państwem zbójeckim, że Libia jest tak zwanym outlaw state, jak też głosi doktryna amerykańska, czyli państwem znajdującym się poza prawem, wyjętym spod prawa. W efekcie przeprowadzono, jak wiemy, w 2011 roku inspirowaną z zewnątrz pseudo-rewoltą przeciwko Muammarowi Kaddafiemu, przeciwko właściwie elitom rządzącym, bo Muammar Kaddafi nie sprawował formalnie żadnej funkcji przywódczej już w tym okresie w Libii, ale przeciwko elitom kaddafistowskim, niszcząc to państwo, doprowadzając do jego całkowitego upadku, doprowadzając do sytuacji, w której możemy sobie powiedzieć, że Libia to jest państwo upadłe. Teraz na chwilę chciałbym się zatrzymać, jeśli pozwolisz, przy tym wątku upadłości państwa, bo wiemy, że upaść może w kapitalizmie przedsiębiorstwo, upaść może w kapitalizmie nawet jednostka poprzez ogłoszenie tak zwanej upadłości konsumenckiej, ale czy może upaść państwo? Mogą upaść też w kapitalizmie jednostki samorządu terytorialnego. Wiem, że w Polsce na przykład upadają gminy, które są często tak zadłużone, które często są do tego stopnia zmuszone do zaciągania pożyczek, nawet tak zwanych chwilówek, jak ostatnio się dowiadujemy, że później zachodzi konieczność ogłoszenia ich upadłości. Ale okej, to jest poziom samorządu, mimo że też bulwersujące, że kapitalizm doprowadził do sytuacji, w której może upaść w sensie ekonomicznym jakaś jednostka samorządu terytorialnego. Ale co to znaczy, że upada państwo? Otóż my musimy się nad tym pochylić, dlatego że tuż za naszą wschodnią granicą też mamy do czynienia z państwem przynajmniej częściowo upadłym, czyli z Ukrainą od 2014 roku, więc ten przykład model libijski będzie bardzo ciekawy. Żeby powiedzieć, co to jest upadłość państwa, musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym jest państwo, jakie ma atrybuty. To według tej klasycznej definicji, no to jest władza, ludność, terytorium, czyli władza, która sprawuje kontrolę nad określonym terytorium i określoną populacją tego państwa, obywatelami tego państwa. Władza, która według Maxa Webera, to już takiej klasycznej definicji, ma monopol na stosowanie siły. Więc w momencie, kiedy tu przechodzimy do współczesnej definicji upadłości państwa, w momencie, kiedy władza traci monopol na używanie siły na swoim terytorium wobec ludności zamieszkującej to terytorium, mamy do czynienia z upadłością państwa w myśl klasycznej definicji. Oczywiście niektórzy powiedzą, no dobrze, ale nie wiem, Kolumbii czy w Meksyku też. No nie tylko władza ma ten monopol władzy na stosowanie przemocy wobec ludności, jest naruszany tam przez na przykład kartele narkotykowe i grupy przestępcze. To jest też fakt, prawda? Dlatego niektórzy twierdzą, że takie państwa, w których rozwinięta jest przestępczość, no też są częściowo przynajmniej państwami upadłymi. Niemniej jednak klasyczne wydanie, modelowe wydanie upadłości państwa to właśnie model libijski, model, w którym równolegle funkcjonuje kilka różnych ośrodków władzy, które zawierają bardzo dynamicznie zmieniające się koalicje, raz są w koalicji, raz są w starciu pomiędzy sobą, konkurują pomiędzy sobą o zasoby, które się tam znajdują. I one wszystkie właściwie mają mniej więcej równe możliwości używania przemocy wobec obywateli dawnego państwa libijskiego. No, w tej chwili trudno mówić nawet o funkcjach elementarnych, jak nadawanie obywatelstwa, prawda, w Libii, bo mamy do czynienia z całkowitym upadkiem wszelkich instytucji publicznych, no, począwszy od tych związanych z infrastrukturą społeczną, czyli ochrony zdrowia, edukacji,
opieki społecznej, a skończywszy na tych najistotniejszych, czyli właśnie no, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności zamieszkującej terytorium. W 2011 roku akurat miałem tą okazję wraz z misją ekspertów Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych przebywać w Trypolisie. I oglądaliśmy z bliska, można powiedzieć, agonię państwa libijskiego. Agonię, która została tak naprawdę dość starannie spowodowana, dość w zaplanowany sposób spowodowana przez państwa zachodnie, konkretnie przez kogo? W pierwszym rzędzie przez Stany Zjednoczone, jeśli popatrzymy na ten komponent geopolityczny. W drugiej kolejności przez Francję, wówczas rządzoną jeszcze przez Sarkoziego i to trzeba też otwarcie powiedzieć. A przy ogromnym wsparciu całego szeregu pseudointelektualistów francuskich, jak Henri Lévy, jak jeszcze kilku innych, którzy no, w sposób wręcz no, brutalny i taki obcesowy popierali nie tyle samo usunięcie Kaddafiego, czy tam jakieś zmiany demokratyczne w Libii, ale ci ludzie wtedy na Zachodzie, zwróćmy na to uwagę, bo to jest też modelowy przykład, ci ludzie wtedy na Zachodzie w sposób wręcz taki bestialski, no, można powiedzieć żądny krwi, oglądali sceny egzekucji Muammara Kaddafiego. Ja przypominam sobie takie zdjęcie, taki filmik, on gdzieś krąży w dalszym ciągu w internecie, kiedy ówczesna sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton oglądała, może to nie była transmisja, ale to było jakieś nagranie z tych scen kaźni, z tych scen torturowania Muammara Kaddafiego, starszego przecież już człowieka, torturowania przez tłum jakichś no, pseudorebeliantów na ulicach jednego z libijskich miast i Hillary Clinton rechotała. Ja nie zapomnę tego rechotu wręcz. Rechotu, nie wiem, jakiegoś takiego no wręcz zboczonego, zdegenerowanego człowieka, który widzi, jak mordują jakąś osobę, widzi, jak kogoś torturują publicznie i się po prostu z tego cieszy. To już ten aspekt moralny oczywiście. Tutaj zahaczam elit tak zwanego Zachodu, który bardzo wiele mówi. Bardzo polecam ten filmik, gdzie Hillary Clinton rechocze, zanosi się ze śmiechu na widok kaźni i torturowania Kaddafiego. No ale oczywiście istotniejsze jest co innego. Istotniejszy jest aspekt geopolityczny całej tej sytuacji, która tam wtedy miała miejsce. To znaczy Stany Zjednoczone miały jeden bardzo konkretny, opisany jeszcze przez Brzezińskiego dawno temu cel. Celem tym było wywołanie upadłości państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej po to, żeby stworzyć co? Żeby stworzyć problem Europie. Problem Europie, no, po części też Rosji, a jakby popatrzeć jeszcze dalej na wschód, to Chinom. To jest geopolityczny plan stworzenia eurazjatyckich Bałkanów, czyli bałkanizacji Eurazji, bałkanizacji miękkiego podbrzusza trzech potencjalnych przeciwników i konkurentów Stanów Zjednoczonych. Pierwsze Europy, tutaj trzeba było zdestabilizować Afrykę Północną, żeby doprowadzić do tego niekontrolowanego napływu imigrantów wymuszonego poprzez sytuację tam panującą, poprzez wojnę, poprzez likwidację państwowości. Doprowadzić do no, potencjalnego pojawienia się zagrożenia terrorystycznego. Doprowadzić do konfliktów, destabilizacji tych systemów politycznych europejskich pod wpływem tej fali migracyjnej, no bo wiadomo, że każda tej wielkości fala migracyjna musi doprowadzić do jakiejś turbulencji lokalne systemy polityczne. Z drugiej strony oczywiście celem tego wielkiego planu bałkanizacji Eurazji realizowanego przez Stany Zjednoczone, którego częścią był właśnie scenariusz libijski, było także osłabienie Rosji polegające no choćby na tym, że duża część tak zwanych bojowników państwa islamskiego i innych struktur, które tam operowały i na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, to byli ludzie, którzy no, mieli bezpośrednie lub pośrednie związki z islamistami czeczeńskimi, z tak zwanym kalifatem kaukaskim i którzy później być może mieliby za zadanie destabilizować od południa, od kaukaskiej strony, destabilizować Federację Rosyjską, zagrażać jej bezpieczeństwu. No i wreszcie Chiny, kolejny przeciwnik Stanów Zjednoczonych, bo też i w Libii, i w większym jeszcze stopniu w Syrii, w Iraku, bardzo dużą część wśród tak zwanych bojowników państwa islamskiego stanowili Ujgurzy, czyli obywatele chińscy.
należący do przede wszystkim organizacji takich jak Hizbut Tahrir, które no, z jednej strony prezentują taki separatyzm antychiński na terenie Xinjiangu, czyli zachodniej prowincji, najbardziej na zachód posuniętej prowincji Chin, a z drugiej strony no, mają za zadanie, i to było już dowiedzione wielokrotnie, mają za zadanie, które zostało określone w Waszyngtonie, destabilizowanie Chin od tej zachodniej flanki, destabilizowanie również innych krajów Azji centralnej graniczących z Chinami. Więc to w ramach wielkiego geopolitycznego planu oczywiście zniszczenie Libii, upadłość tego państwa było czymś korzystnym dla Stanów Zjednoczonych. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to głównie Amerykanie za tym stali. Z drugiej strony podkreślam, że jeśli chodzi o Francję, to przynajmniej z rozmów z Libijczykami w 2011 roku, ale też później z tymi, którzy przeżyli oczywiście, wywnioskowałem, że tak naprawdę tutaj chodziło o sprawy powiedzmy prywatno-biznesowe. Znaczy Francja pod rządami Sarkoziego była, jak wiemy, no myślę, że wiesz o tym lepiej niż ja, dość specyficznym krajem i miejscem. I z tego, co w sposób dość otwarty mówił to nawet Saif al-Islam Kaddafi, syn Muammara Kaddafiego, no przekazywała w gotówce miliony euro Nicolas Sarkozy. To no, prosty schemat ze strony Sarkoziego, nie oddać pieniędzy i uwolnić się od ewentualnego potencjalnego szantażu, no bo oczywiście te pieniądze były tam przekazywane w sposób nielegalny w formie jakiejś tam powiedzmy parakorupcyjnej. Tak? W związku z tym, no dlatego zależało również Francji i dlatego również Francja tak ochoczo dołączyła się do niszczenia państwowości libijskiej. No i mamy oczywiście jeszcze innych pomniejszych graczy. Mieliśmy w tamtym okresie wspierającą tak zwaną arabską wiosną Turcję, która tutaj chciała realizować swój cel budowy takiego imperium neo-osmańskiego, czyli opanowania wszystkich krajów arabskich czy muzułmańskich basenu Morza Śródziemnego. Mieliśmy państwa Zatoki Perskiej, które były oczywiście też zainteresowane w upadłości tych państw, które prezentowały świecki, arabski, niepodległościowy socjalizm, a można zaliczyć z dużą dozą oczywiście elastyczności. Można również i kaddafistowską Libię zaliczyć do tych państw obok niegdyś naserowskiego Egiptu czy innych świeckich, republikańskich ustrojów na Bliskim Wschodzie, w krajach arabskich, takich jak system syryjski czy system basistowski iracki wcześniej. No cały szereg tych systemów mieliśmy właściwie taki konflikt, i on chyba do dzisiaj w pewnym stopniu nadal trwa. Konflikt pomiędzy z jednej strony monarchistycznymi, prozachodnimi, co ciekawe też jak się okazuje dzisiaj prosyjonistycznymi siłami reakcyjnymi na Bliskim Wschodzie. No, dzisiaj na czele ich oczywiście można powiedzieć, że stoi najbardziej aktywna jest Arabia Saudyjska z jednej strony, a z drugiej strony republikańskimi, no próbującymi realizować jakąś tam wizję sprawiedliwości społecznej, republikańskiej sprawiedliwości społecznej, państwami świeckimi mniej lub bardziej, takimi właśnie jak państwa basistowskie, czy z drugiej strony, jeśli chodzi o Afrykę Północną, Algieria, czy Libia. I no, widzimy cały proces jakby takiego starcia, mówiąc oczywiście w pewnym uogólnieniu, tych dwóch wizji rozwoju cywilizacji czy obszaru cywilizacji arabskiej, no, na tamtym obszarze. Co do Libii. Czekaj, bo ja bym ci pytanie zadał. No bo tak jakby to cały czas jakby tutaj punktem wyjścia dla ciebie jest ta rewolucja arabska. A ja słyszałem, że w przypadku Kaddafiego, no to tutaj jakby problem był taki, no że on wcześniej rzucił pomysł odejścia od handlu dolarowego na rzecz właśnie wprowadzenia jakiejś waluty złote, jakiś dinar afrykański, coś takiego, i że on na jakimś tam spotkaniu krajów arabskich powiedział, że jeśli wy nie przejdziecie, to was wkrótce usuną. To było chyba pół roku przed jego śmiercią. Nie wiem, czy coś na ten temat mówisz? Tego dinara afrykańskiego. To była jedna z koncepcji, tylko że zwróć uwagę, że Kaddafi głosił bardzo wiele pomysłów, zgłaszał bardzo wiele pomysłów. On właściwie od tych haseł takich panarabskich w ostatnich latach swoich rządów przeszedł do haseł takich no, panafrykańskich, czy co najmniej pansacharyjskich. Znaczy tak naprawdę no, można powiedzieć, że Kaddafi próbował stworzyć coś takiego jak taką Unię Saharyjską w ostatnim okresie. To było najbardziej realne, jeśli chodzi o jego projekty geopolityczne.
Oczywiście też jednocześnie namawiał jako, no nie zapominajmy, że Afryka ma, że przepraszam, że Libia ma pierwsze miejsce w Afryce, jeśli chodzi o zasoby ropy naftowej, pierwsze miejsce w Afryce, mówię o udokumentowanych zasobach, i dziewiąte miejsce na świecie w tej chwili. Znaczy mamy do czynienia z ogromnym tak naprawdę graczem na rynku surowcowym. Naturalnie, gdyby ten gracz przeszedł w rozliczeniach, to o czym powiedziałeś, przeszedł w rozliczeniach na no, walutę inną, walutę alternatywną, albo nawet gdyby przeszedł na euro, tak jak kiedyś Saddam Hussein próbował przejść na euro i spotkała go kara, czyli zniszczenie jego państwa przez Amerykanów. Krótko mówiąc, gdyby Libia zrezygnowała całkowicie z obrotu dolarowego, to byłoby to potężnym ciosem dla amerykańskiego systemu finansowego, dla pozycji dolara światowej. Z całą pewnością to jest jeden z elementów tej układanki, pełna zgoda. Natomiast jeszcze do Kaddafiego wracając, no ten człowiek miał wizję naprawdę takiej geopolitycznej jedności, właściwie budowy nowego jakiegoś ośrodka geopolitycznego w ostatnich latach swoich rządów właśnie w Afryce Saharyjskiej. To były jakieś takie hasła zjednoczeniowe. Jemu się udało przecież zjednoczyć, dokonać właściwie cudu po rewolucji roku 69, czyli zjednoczyć różne interesy plemienne. Boliwia przyszła wcześniej, no wprawdzie monarchią teoretycznie, ale jednocześnie zawsze wszystko polegało na próbie zachowania takiej kruchej równowagi pomiędzy wpływami różnych plemion. I biorąc pod uwagę tą tradycję libijską, Kaddafi przystąpił do budowy Dżamahirii, prawda? Czyli no, państwa ustroju całkowicie unikalnego nawet w tej skali arabskiej, w tej skali afrykańskiej, w tej skali północnoafrykańskiej, systemu, no można powiedzieć, demokracji bezpośredniej w dużej mierze, prawda? Jeśli byśmy przeanalizowali i zieloną książeczkę, ale później też sposób realizacji tych pomysłów Kaddafiego, oczywiście nie wszystko, nie wszystkie hasła zielonej książeczki zostały zrealizowane, rzecz jasna, prawda? Rzeczywistość jest zawsze daleka od ideału, ale niemniej jednak on proponował jakiś alternatywny ustrój, który mógłby się sprawdzić w innych krajach Afryki Saharyjskiej i subsaharyjskiej i doprowadzić do stworzenia jakiegoś takiego nawet nie tylko geopolitycznego, ale cywilizacyjnego bloku, dość mocnego, bo cieszącego się wsparciem tym finansowym ze strony właśnie Libii, jako najpoważniejszego tam gracza. I też masz rację, że jest zasadnicza różnica pomiędzy tak zwaną arabską wioską na przykład w Tunezji sąsiedniej, a w Libii. Znaczy była różnica w 2011 roku. Otóż ja pamiętam, że jak jeszcze wcześniej byłem w Libii, to na budowach w Trypolisie nie mogłeś zobaczyć ani jednego Libijczyka pracującego jako zwykły robotnik. Znaczy pracowali ludzie z Afryki Centralnej, imigranci z Afryki Centralnej. Dlaczego? Dlatego, że poziom życia samych obywateli libijskich był na tyle wysoki, że no, większość z nich praktycznie żyła z tak zwanej renty surowcowej. No, czyli no, oczywiście zajmowali, no, pracowali, tak, ale w nieco innych branżach. Udawało im się, jakby nie było, za te pieniądze, dzięki temu poziomowi życia i zdobywać wykształcenie. Niegdyś wykształcenie zdobywali w bloku wschodnim. No teraz niestety po zerwaniu więzi pomiędzy naszymi krajami wschodnioeuropejskimi, czy nawet między Rosją a Libią, rozluźnieniu tych więzi, no to oni zdobywali to wykształcenie już na zachodzie, no ale tak czy inaczej Libijczycy nawet nie parali się pracami płatnymi mniej niż, no powiedzmy, taka średnia europejska, prawda? Niż taka średnia europejska, więc i to był bez wątpienia kraj, nie ma żadnych wątpliwości, o tym mówiły wszystkie statystyki, w tym Human Development Index, takie wskaźniki jak Human Development Index choćby, inne wskaźniki ONZ-owskie mówiły o tym, że w Libii był najwyższy poziom życia. Czyli w odróżnieniu od, nie wiem, przykładowo Tunezji, no w Libii nie było żadnych podstaw wewnętrznych, prawda, społecznych do wzniecenia rebelii. No tą rebelię mogliby ewentualnie tam wzniecać imigranci, ci, którzy pracowali właśnie na tych budowach, na tych stanowiskach niżej płatnych. No ale to nie oni stali za tym, co się wydarzyło, tylko stały jednostki takie jak Belhacz choćby, ludzie, którzy już wcześniej związani byli z taki czy inny sposób z wywiadem głównie amerykańskim, ludzie, którzy już wcześniej z różnych względów, zaraz też powiemy, pewnie pałali żądzą zemsty wobec Kaddafiego, często to byli ludzie, i to trzeba też mocno podkreślić, którzy w pewnym momencie zostali przez Kaddafiego odsunięci. Jest taka grupa niezadowolonych, zebrana, zorganizowana przez centralę w Langley, i wysłana jako desant, to zresztą nie pierwszy raz, próby takie podejmowano też w latach 80., nieudane, wysłana, żeby rozsadzić to państwo od środka. I rzeczywiście to tak wyglądało.
Jeżeli tylko kończąc w dwóch słowach ten aspekt geopolityczny i międzynarodowy w 2011 roku. Ja na początku, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, zresztą ty mi zwróciłeś uwagę już wcześniej w naszych prywatnych dyskusjach o tym, że Putin się dość ciekawie wypowiedział, tak? Ostatnio na temat Libii podczas swojej wizyty we Włoszech. To Putin, owszem, wypowiedział się bardzo trafnie, określił jasną rolę NATO, że to NATO zniszczyło państwo rosyjskie, tylko zapomniał o jednym i tutaj na tym trochę ubolewam, że jego poprzednik Dmitrij Miedwiediew przyłożył do tego rękę. Ja przypomnę, że w roku 2011 Miedwiediew nie kiwnął palcem, milczał, schował głowę w piasek, wtedy gdy nad kwestią libijską dyskutowano w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rosja, oczywiście, przypominam, miała tam prawo weto. Weta. Rosja mogła przynajmniej w sensie takim prawnym, pewnie tak czy inaczej doszło do obalenia Kaddafiego i likwidacji państwowości libijskiej, ale mogła to nieco opóźnić i pokazać, że jest to operacja nielegalna. Prawda? Czy odebrać tej operacji mandat tak zwanej społeczności międzynarodowej. Rosja tego nie zrobiła, bo na jej czele stał wówczas liberał, podporządkowany najprawdopodobniej ośrodkom korporacyjnym i zachodnim, czyli Dmitrij Miedwiediew. Podobnie niestety głowę w piasek w 2011 roku schowali też Chińczycy. Bo Chińczycy, no, trzeba ich usprawiedliwić tym, że byli w okresie takiej tranzycji, znaczy przejścia powolnego przekazywania władzy w ręce Xi Jinpinga jako nowego przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, więc można tutaj, no i też nie były takie asertywne na arenie międzynarodowej. Tak? Chiny zawsze jakby wtedy, w tamtym okresie jeszcze, nie występowały same z inicjatywami w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a co najwyżej popierały Rosję. Jeśli już Rosja sprzeciwiała się, czy wetowała jakieś decyzje forsowane przez Zachód, to Chiny się dołączały, ale nie występowały same z inicjatywą. Więc no niestety tutaj zawiodły te dwa ośrodki, powiedzmy alternatywne ośrodki siły, jak mówimy w geopolityce, czyli Rosja i Chiny. Rosja i Chiny niestety nie próbowały nawet ratować państwowości libijskiej. Nad czym dzisiaj ubolewają? No, dobrze, że Władimir Putin nad tym ubolewa, tylko moim zdaniem powinien skrytykować, jakby nie było urzędującego dalej w Rosji premiera, czyli Miedwiediewa, tak? W związku z działaniami z roku 2011. Teraz tak, biorąc pod uwagę, wracając do tego modelu upadłości libijskiej, to tak jak już powiedziałem, w tej chwili mamy tam do czynienia z dwoma największymi siłami, prawda? Jak wiemy, dwoma największymi siłami, które, no, z których żadna nie kontroluje więcej niż 50-60% terytorium kraju. Być może jedna w tej chwili kontroluje troszkę więcej, mam tutaj na myśli libijską armię narodową, Feldmarszałka, tak go tam się tytułuje, Halify Haftara. Jeśli chodzi o Halifę Haftara, to też no, postać dość ciekawa, no bo my nie wiemy, co mamy myśleć o Halifie Haftarze. Halifa Haftar to człowiek dość już leciwy, ale z bardzo interesującą biografią. W 1969 roku brał udział w rewolucji kaddafistowskiej. Przez lata, no, niemal przez 20 lat stał u boku Muammara Kaddafiego. Pełnił wysokie funkcje w armii niepodległej Libii kaddafistowskiej, by następnie obrazić się na Muammara Kaddafiego, na libijskiego przywódcę. To miało miejsce w 1987 roku. Była taka operacja wojsk libijskich w Czadzie. Próba właściwie można powiedzieć o opanowania Czadu, który był też wówczas państwem upadłym. Próba, która się nie powiodła i próba, która skończyła się między innymi no, internowaniem, czy wzięciem właściwie w charakterze jeńców dużej grupy żołnierzy libijskich, w tym dowódców, w tym owego kalify Haftara. Muammar Kaddafi wówczas oskarżył Haftara o nieudolność. Niektórzy mówili też, że zarzucał mu zdradę interesów libijskich, czyli wystąpił element konfliktu personalnego, o którym wcześniej mówiłem, i Haftar śmiertelnie obrażony został po niedługim czasie ewakuowany do Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj, przypominam, Khalifa Haftar ma obywatelstwo amerykańskie. To jest pewien paradoks, że taki warlord, prawda, najpotężniejszy dzisiaj w Libii, to de facto Amerykanin, w sensie paszportu. Khalifa Haftar w 2011 roku bardzo aktywnie brał udział w działaniach mających na celu likwidację państwowości libijskiej. A jeszcze wcześniej, jeśli się cofniemy, ta jego biografia jest na tyle paradoksalna, że on jeszcze zanim, przed 1987 rokiem, zanim wyjechał z Libii, przechodził różnego rodzaju szkolenia w Związku Radzieckim, z którym Libia miała znakomite relacje i wtedy oskarżano Haftara, czy niektórzy podejrzewali, że Haftar podjął współpracę z
KGB, Wszechmocną Radziecką. Prawda? Następnie kilka lat później Haftar w latach 90. podejmuje współpracę z CIA, o czym też wszyscy mówią, prawda? Że był jakby no niemalże etatowym pracownikiem CIA, będąc też obywatelem amerykańskim. No i tak jak mówię, zjawia się z powrotem w Libii w 2011 roku. Jest jednym z istotnych, dlaczego istotnym? Dlatego, że miał znajomość rzemiosła wojennego, rzemiosła żołnierskiego, dlatego był jednym z istotnych elementów tej całej arabskiej wiosny na odcinku libijskim, jednym z istotnych dowódców tak zwanych rebeliantów w tamtym okresie. No i następnie można powiedzieć, że od roku 2016 realizuje całkowicie już własną, chyba indywidualną politykę. Politykę bardzo ciekawą, bo politykę, która z jednej strony opiera się na wsparciu tak różnorodnych sił zewnętrznych, jak z jednej strony Rosji, no bo Rosja, Rosjanie kilka razy, w tym minister obrony rosyjskiej Szojgu, spotykali się z Chalifą Haftarem w ciągu ostatnich lat. Z drugiej strony w kwietniu tego roku, według przynajmniej doniesień niektórych mediów arabskich, mieliśmy do czynienia z kuriozalną sytuacją, że do Haftara osobiście zadzwonił Donald Trump, skontaktował się z nim Donald Trump, mówiąc o tym, jak to popiera walkę Haftara z ugrupowaniami terrorystycznymi w Libii. Wreszcie podobno Haftara w jakiś tam nieformalny sposób wspiera również Francję. Czyli dość egzotyczny zestaw krajów. No, głównym jednak takim sponsorem Haftara jest Egipt sąsiedni, ale to jeszcze inne zagadnienie. Ale dość egzotyczny zestaw sponsorów wspierających Narodową Armię Libijską. Dość egzotyczny zestaw protektorów tej armii. Być może ktoś doszedł do wniosku w bardzo różnych krajach jednocześnie, że warto by jednak było w jakimś stopniu odbudować państwowość libijską i postawić na jednego konia, tego najsilniejszego. Przynajmniej dzisiaj Haftar się wydaje najsilniejszym. Wspomóc go jakoś, no i zobaczymy, no bo dosłownie w ciągu najbliższych dni będziemy mieli prawdopodobnie odpowiedź na to, czy Haftarowi uda się zdobyć najistotniejszy, w sensie symbolicznym, najistotniejsze miasto, najistotniejszy punkt w Libii, czyli Trypolis. Wiemy, że on zaczynał od wschodniej części kraju, sam wywodzi się z Bengazji, czyli Bengazji, Tobruk, te tereny to były główne tereny, na których on rozpoczął swoją działalność, no ale w tej chwili pod tu znów kolejny paradoks, pod władzą tak zwanego rządu zgody narodowej urzędującego w Trypolisie jest jakieś, ja wiem, 15-20% terytorium Libii, nie więcej. Dosłownie skrawki w zachodniej części kraju. Teraz, co ciekawe, ten tak zwany rząd zgody narodowej jest rządem uznawanym międzynarodowo. Haftar formalnie nie jest żadnym oficjalnym przedstawicielem Libii, tak zwana społeczność międzynarodowa stoi na gruncie uznania rządu w Trypolisie. No chociaż ten rząd staje się coraz większą fikcją. I w tym całym chaosie, ja już nie będę tutaj wymieniał różnych organizacji zbrojnych, które się pojawiają, są często przerzucane z Syrii z pomocą turecką do Libii w ostatnich miesiącach. W tym całym chaosie no mamy do czynienia z modelowym przypadkiem państwa upadłego, państwa, którego sytuacja dzisiaj może nam trochę przypominać. Dobra, to kontynuuj o tym Haftarze, bo tak on mi się skojarzył z Własowem. To nie wiem, słuszne skojarzenie, że taki generał, co przechodzi na obcą stronę. No, on przeszedł na obcą stronę i to już bardzo dawno, tylko teraz pytanie o to, czy my w ogóle możemy rozpatrywać któregokolwiek z tych lokalnych przywódców, tak zwanych warlordów, mówiąc z angielska, libijskich, jako ludzi kierujących się jakąkolwiek ideologią. Ja mam tutaj bardzo poważne wątpliwości. Znaczy jedyną ideologią, jedynym programem, który miałby znalazł w Libii jakikolwiek oddźwięk, jest powrót do idei kaddafistowskiej tak naprawdę. Ludzie już, Libijczycy, społeczeństwo libijskie, no nie ma co tu ukrywać, coraz bardziej z rozrzewnieniem wspomina lata władzy Muammara Kaddafiego. Wspominają, że po prostu przed rokiem 2011 oni żyli w państwie. W państwie, które miało jakieś swoje niedostatki, ale było państwo. A? Po roku 2011 oni żyją w czymś, czego państwem już nie sposób nazwać. No to jest, ja tutaj takie porównania przywoływałem, różne analogie i to jest, może źle porównałem z Afganistanem, ale chyba nawet warto było porównać Libię z Somalią. Prawda? Somalia jest państwem upadłym od roku 92.
czy też od ingerencji amerykańskiej. Libia była w skali afrykańskiej czymś na antypodach Somalii, czyli wręcz przeciwnie, no, państwem relatywnie dobrze rozwiniętym, z infrastrukturą całkiem niezłą, mówię o choćby infrastrukturze drogowej i transportowej. Tego nie ma, że to zostało zniszczone. Nikt tego oczywiście nie odbudowuje, bo nikt w warunkach wojennych, w warunkach niepewności, w warunkach ciągłych konfliktów, ciągłych zmian władzy w poszczególnych libijskich regionach nie będzie się podejmował odbudowy. Czyli nawet to, co zostało zniszczone w nalotach natowskich w 2011 roku, a zniszczone zostało całkiem sporo, sam byłem świadkiem tego, jak wyglądały skutki bombardowań prowadzonych przez NATO. I były to bombardowania też na infrastrukturę, jak zwykle oczywiście, na infrastrukturę cywilną, chcę podkreślić, bo zniszczone są od roku 2011 między innymi szpitale, już nie mówię o szkołach czy przedszkolach, prawda? Czyli infrastruktura całkowicie cywilna. Tego nikt nie odbudowuje, no bo nawet nie ma kto, nawet nie miałby kto tego w jakikolwiek sposób koordynować. Państwo nie istnieje, tak? W żadnym praktycznie zakresie nie istnieją struktury państwowe, które, nie wiem, przeciętnemu Libijczykowi mogą zapewnić, no już nie mówię o załatwieniu jakichś tam spraw formalnych, którymi zajmuje się administracja publiczna, ale mówię nawet o elementarnym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, zdrowiu, życiu przeciętnego Libijczyka, czyli no jedyną ideą, która mogłaby tam chwycić, byłaby taka idea pewnego sentymentu, że powrotu do koncepcji Kaddafiego, bo ludzie po prostu to dobrze wspominają. Oczywiście zachowując skalę, prawda, no za kilka lat można powiedzieć, że Kaddafi będzie pewnie tak dobrze wspominany przez dużą część społeczeństwa libijskiego, jak w okresie tak zwanej transformacji w Polsce wspominany był Edward Gierek. Lata Edwarda Gierka, prawda? Okres stabilności. Oczywiście w Libii ta opinia na temat Kaddafiego będzie jeszcze lepsza niż w Polsce opinia na temat Edwarda Gierka, no bo tam doszło do całkowitej tragedii rozpadu państwowości jako takiej. Uważam, że w pewnym sensie któreś z kilkorga dzieci Kaddafiego mogłoby podjąć się jakiejś próby reaktywacji ruchu kaddafistowskiego i zaproponowania tej idei Libijczykom, ale no na dzisiaj nie mają oni takiego znaczenia politycznego, a przede wszystkim nie mają wsparcia międzynarodowego, wsparcia zewnętrznego, zagranicznego, którym dysponują inni gracze. A ci inni gracze, no aktualny premier w Trypolisie, w odróżnieniu od Khalify Haftara, nie jest człowiekiem mającym tak bogatą biografią polityczną, ale to też jest znamienne, że to jest jakiś zwykły przedsiębiorca z burżuazyjnej, bardzo bogatej rodziny w Trypolisie, z rodziny, która jeszcze przed 69 rokiem pełniła istotne funkcje w monarchii, za czasów monarchii przed rewolucją Kaddafiego i oficerów. I no tak naprawdę postać całkowicie marionetkowa, w ręku jakichś tam miejscowych grup interesów, trypolskich klanów i tak dalej. Więc no nie ma żadnego, właściwie teraz tak jak popatrzymy sobie na tą Libię, to nie ma żadnej osoby poza rzeczonym Haftarem, którego porównałeś do Błasowa, który mógłby skupić na sobie nawet jakąś taką uwagę ze strony opinii publicznej. Tak? Haftar jest rozpoznawalny. Więc być może w kilku różnych miejscach, w kilku różnych stolicach podjęto decyzję, że no dobrze, na bezrybiu i rak ryba i mimo wszystkich zastrzeżeń do Haftara, które wszystkie strony mogą zgłaszać, być może to ma być właśnie ten silny człowiek, ten strongman, na którego różne siły też te zewnętrzne w Libii postawią. Wiele na to wskazuje. Wiele na to wskazuje choćby dlatego, że no w każdym innym przypadku, gdybyśmy mieli sytuację, w której jakiś dowódca wojskowy ze swoją armią szturmuje stolicę kraju, której okopany jest rząd, uznawany międzynarodowo rząd tego kraju, no to mielibyśmy od razu do czynienia z masowym, nie tylko medialnym, nie tylko informacyjnym, ale być może i bezpośrednim militarnym atakiem i ingerencją sił zewnętrznych, w tym przypadku Zachodu. Na razie, jak widać, Zachód dość neutralny, co najmniej neutralnie odnosi się wobec Haftara. Można powiedzieć wręcz, że tak jak już wspomniałem, po cichu tego Haftara wspiera. I ja myślę, że też z różnych analiz, które czytałem w ostatnim okresie na ten temat, że może być tak, że Haftar wszystkim obiecuje wszystko. Czyli różnym graczom,
Obiecuję, że tak, dogadam się z wami, jeśli chodzi o libijskie złoża ropy. Innym obiecuję no, uspokojenie sytuacji z napływem imigrantów do Europy, co jest szczególnie istotne dla Włoch, no ale też dla całego basenu Morza Śródziemnego, tej europejskiej części basenu Morza Śródziemnego. I rzeczywiście, no właściwie można powiedzieć, że Europa jest pod ścianą, Europa jakby obawiająca się kolejnych fal migracyjnych. Doskonale zdaję sobie sprawę, że tym głównym korytarzem w tej chwili, głównym korytarzem migracji do Europy, potencjalnie jeszcze większym korytarzem, jeśli tam by trwał ten chaos, który trwa w tej chwili, jest Libia. To nie tylko chodzi o samych Libijczyków migrujących do Europy, bo tych akurat jest mniej, ale tu chodzi o to, że no, Libia jako państwo upadłe nie ma granic. Ona i tak wcześniej miała te granice ledwie zarysowane gdzieś na Saharze, saharyjskie granice. No ale teraz te szlaki przemytu ludzi, ale też towarów z państw, krajów Afryki subsaharyjskiej są całkowicie otwarte. Czyli bez żadnego problemu przerzucić można kogokolwiek i cokolwiek się chce na wybrzeże libijskie, nad Morze Śródziemne, a już z nad tego Morza Śródziemnego próbować przerzucić do Europy. Więc to jest no, bezpośrednie zagrożenie dla państw basenu Morza Śródziemnego, państw europejskich. Być może one mają nadzieję na to, że czy Haftar coś tam ureguluje, czy odbuduje choćby cząstkowo tą państwowość libijską, co nie będzie oczywiście też łatwe. Z drugiej strony mamy no, tych, którzy widzą tam jakieś możliwości biznesowe, no, czyli jeśli Donald Trump w kwietniu, jeśli to oczywiście prawda, ale doniosło w media, rzeczywiście telefonicznie rozmawiał z Haftarem i powiedział, że gorąco popiera jego walkę z terrorystami, to znaczy, że Amerykanie szykują się tam do skoku biznesowego na terytorium libijskie. No, pewnie chodzi oczywiście o ropę naftową. No i prawdopodobnie podobne zamiary mają Rosjanie i korporacje naftowe rosyjskie, które również no, z chęcią w tym torcie libijskim jakiś miały udział. Czyli krótko mówiąc, jeśli miałbym robić jakiekolwiek, puścić się o jakiekolwiek prognozy, chociaż to jest naprawdę bardzo ryzykowna sprawa w przypadku takich miejsc jak Libia, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ten Haftar zostanie wykreowany na takiego strongmana i ten strongman będzie rzeczywiście w tej Libii próbował odbudować struktury państwa. W sumowaniu, no to już nie ma co robić rewolucji. No, no to jeszcze pytania, jakbyś miał i... Tak, tak, no to ja mam do ciebie pytanie, chodzi tutaj o porównanie lewicy zachodniej, jej stosunku do dwóch wydarzeń. Roku 2003 i wojny w Iraku i roku 2011 wojna w Libii. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że lewica zachodnia bardzo tutaj intensywnie zorganizowała ruch antywojenny w 2003 roku. O tyle to jest paradoksalne, że te wszystkie środowiska, nie wiem, czy to trockizujące, czy inne, tak mocno tutaj stawiające na ten aspekt demokratyczny, mimo wszystko no, nie dały sobie tutaj propagandowo, nie wiem, się ujarzmić przez Zachód, no i tutaj nie dały się jakby wbić w ten tutaj, że jeśli bronią Iraku przed wojną, to znaczy, że bronią Saddama Husseina. 8 lat później, w momencie ataku na Libię, nie było żadnego masowego ruchu antywojennego w krajach europejskich, ba, nawet część lewicy zachodnioeuropejskiej popierała tak zwaną rewolucję w Bengazji. Daleko nie szukać, w Warszawie Pracownicza Demokracja zorganizowała spotkanie informującej o tym, że w Bengazji powstały rady robotnicze, także właściwie no tutaj no był taki jeden front Obama i Pracownicza Demokracja przeciwko Kaddafiemu. No, skąd to się bierze? No, dlaczego w 2003 roku cała lewica europejska była przeciwko NATO i tutaj przeciwko tej wojnie w Iraku, a w roku 2011 no, nie kiwnęli palcem? Znaczy moim zdaniem lewica, znaczy inaczej te ugrupowania, które wymieniłeś, czy te środowiska, które masz na myśli, to nie jest żadna lewica, tylko no to są formacje, które dochowują kanonów poprawności politycznej. W 2003 roku, w czasie agresji na Irak, było bardzo łatwo krytykować, bez żadnego problemu, przecież to było nawet w pewnej modzie, bo krytykę tej agresji amerykańskiej podjął Jacques Chirac, krytykę agresji amerykańskiej podjął Gerhard Schröder w Niemczech, czyli nawet część mainstreamu krytykowała agresję amerykańską na Irak. A w 2011 roku
Można powiedzieć, że chyba z tego co pamiętam, żaden z liderów państw europejskich, poza nie mającym wówczas zbyt wiele do powiedzenia premierem Władimirem Putinem, przypomnę jeszcze raz, że prezydentem był niestety wtedy Miedwiediew w Rosji, praktycznie nikt za tą Libią się nie opowiedział, przepraszam, opowiedziała się Wenezuela. To jest ciekawostka, bo lewica, która z jednej strony powiedzmy wskazywała na swoją bliskość wobec Hugo Chaveza i szawizmu jako takiego w Wenezueli, z drugiej strony jakoś nie słuchała tej Wenezueli, Wenezuelczyków w sprawie libijskiej. A Wenezuelczycy tutaj zajmowali bardzo jasne i konkretne stanowisko, sprzeciwiając się temu, co zrobiono z państwem libijskim w 2011 roku. Więc moim zdaniem to taka lewica, ta, o której powiedziałeś, to jest tak naprawdę lewica, która patrzy, co napisze, nie wiem, w wydaniu polskim Gazeta Wyborcza, w wydaniu francuskim, nie wiem, Libération i patrzy, co tam jest w miarę trendy i stara się zbyt mocno nie odstawać od tych kanonów, które są w sprawach polityki zagranicznej narzucane przez mainstream tak naprawdę. Więc to nie jest absolutnie żadna lewica antysystemowa, to są ludzie, którzy, nie mówię, że świadomie, nie mówię, że nie wiem, że otrzymują za to pieniądze, prawda, ale którzy poprzez taką autocenzurę stosują się do tych kanonów poprawności politycznej, które są narzucane przez prawicowy czy liberalny mainstream w Europie. A to jest jeszcze bardziej oburzające, wiesz dlaczego? Dlatego, że ja sam byłem uczestnikiem kilku co najmniej konferencji w Europie z udziałem naprawdę istotnych działaczy lewicy europejskiej, które to konferencje odbywały się wyłącznie dzięki wsparciu organizacyjnemu, finansowemu, grantom, dotacjom Kaddafiego, libijskich stowarzyszeń. W Wiedniu działało zarejestrowane stowarzyszenie Jamahiria, które wspierało w całej Europie różnego rodzaju środowiska antyglobalistyczne, środowiska szeroko rozumianej lewicy. Jakoś ci ludzie o tym zapomnieli w 2011 roku, trochę jak Sarkozy się zachowali. Zapomnieli o tym, że coś, nawet takie wsparcie organizacyjne przez wiele, wiele lat, na przestrzeni kilkudziesięciu lat Kaddafi wspierał różnego rodzaju ruchy lewicowe w Europie. To też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Niestety widać, że niektórzy albo mają krótką pamięć, albo stwierdzili, że się w którymś momencie wstydzą tego, że otrzymywali to wsparcie od Muammara Kaddafiego i władz libijskich. Nie wiem, dla mnie jest to tylko i wyłącznie świadectwo o tym, że te środowiska, o których wspomniałeś, to są środowiska, które albo nie rozumieją polityki międzynarodowej i procesów, które się toczą, tych geopolitycznych, o których rozmawiamy, albo są to środowiska, które są do tego stopnia miałkie intelektualnie i słabe moralnie, że w takich chwilach próby to idą razem z prądem, czy może raczej razem ze ściekiem z głównym nurtem tego ścieku medialno-politycznego. Słuchaj, a jakbyś miał robić prognozę ewentualnej wojny w Iranie, to uważasz, że europejska lewica zachowałaby się tak jak w roku 2003, czy jak w roku 2011? Mam bardzo poważne obawy, że tak jak w roku 2011, tutaj jeszcze dojdzie czynnik taki, że duża część europejskiej lewicy powiela te różne mity na temat Iranu, powiela mity polegające na tym, że podkreśla, jakie to jest państwo ultrareakcyjne, ultrakonserwatywne, a to tak naprawdę tak nie do końca jest. Jeśli ktoś pojechałby do tego Iranu i zobaczył, tak jak ja miałem okazję kilkakrotnie, jak tam funkcjonują struktury społeczne, to absolutnie o żadnym ultrareakcjonizmie by nie mógł mówić, ale mam obawę, że raczej większość lewicy europejskiej bliższa byłaby w takim przypadku temu zachowaniu z roku 2011 niż temu z 2003. Aczkolwiek pocieszające jest to, że jestem przekonany, może nie do końca, ale jestem w dużym stopniu spokojny o Iran i nie sądzę, tak jak już rozmawialiśmy niedawno, żeby ktokolwiek zdobył się na krok w dużej mierze samobójczy również dla syjonistów i dla Izraela na Bliskim Wschodzie, czyli na atak na Islamską Republikę Iran. No dobra, to słuchaj, to, bo tutaj wiesz, walczę z tym telefonem, który się przegrzewa. Pewnie jeszcze ten temat Libii można byłoby spytać, wiesz, bo jeszcze tam Bruno mówił o jak to się mówi, o
o handlu niewolnikami. Czy możesz to potwierdzić, że w Libii dzisiaj, w roku 2019, są normalne targi, gdzie można kupić niewolników? No, ale to jest oczywiste, w każdym państwie, znaczy ja oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, ale w każdym państwie upadłym, afrykańskim, przecież z takimi samymi doniesieniami mieliśmy do czynienia w przypadku Somalii. Więc absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby takie praktyki tam miały miejsce. Poza tym jest jeszcze taki jeden element, no powiedzmy sobie rasistowski. Ja trochę lat spędziłem, jeszcze dawno, nawet w dzieciństwie, w krajach Afryki Północnej. Tak się złożyło z przyczyn rodzinnych, że można powiedzieć, że tam mieszkałem jakiś okres i jest obecny i dość głęboko zakorzeniony pewien rasizm arabskiej ludności Afryki Północnej wobec ludności czarnoskórej przyjeżdżającej z południa, prawda? Więc jak rozumiem, głównie te targi niewolnikami, przynajmniej tak z doniesień wynika, miałyby dotyczyć tej ludności czarnoskórej. I no, to absolutnie tego nie można wykluczyć, ale to jest jedna z konsekwencji upadku państwa. To handel, czy to ludźmi, czy narkotykami, czy bronią, to są po prostu naturalne elementy upadku państwa na jakimś terytorium. Czyli znów wracamy do tego, że Libia jest takim modelowym przypadkiem państwa upadłego. No dobra, no. To dzięki bardzo za dzięki tą serdeczne. Prezentację. Niestety prezentacja dość smutna, bo nie dość, że pokazująca dość smutne wydarzenia, obalenie świeckiego państwa najbogatszego w Afryce, które doprowadziło do totalnego burdelu, to w dodatku smutne ze względu na fakt, że no, teoretyczni sojusznicy na lewicy no, pokazali, że właściwie nie można na nich liczyć. No ale przynajmniej dobrze znać taką analizę. No. No, naprawdę nie ma sensu zbyt w różowych barwach gdzieś tego, co się dzieje obecnie w Afryce Północnej, bo moim zdaniem upadłość państwa to jest coś takiego, z czego konsekwencjami trzeba sobie później radzić, jeśli w ogóle sobie kiedykolwiek Libijczycy poradzą, przez wiele, wiele dekad. Tak? I to nie jest tak, że oni tam z dnia na dzień będą w stanie nawet przy jakimś wielkim wsparciu to państwo odbudować. A co do lewicy, no to nie, no to myślę, że tylko i wyłącznie praca uświadamiająca, tylko i wyłącznie praca taka formacyjna, uświadamianie im pewnych problemów międzynarodowych pomoże uniknąć takich sytuacji, że będą szli ramię w ramię z głównym nurtem. Dobra, no to dzięki. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Cześć.